mówią o sobie, możemy tutaj pokazać, members of a tribe, tak o sobie mówią w Stanach Zjednoczonych. Mówią w taki sposób również w ustawie, która niedawno została uchwalona, o Narodowym Państwie Żydowskim, co jest zwykłą okupacją. W 1948 roku tam przyszli i przez wiele, wiele lat ta wojna propagandowa była napędzana, by Palestyńczyków przedstawić jako śmieci, jako demony, które notabene również są sprowadzane, te demony, do Europy, by z jednej strony, dwie pieczenie na jednym ogniu, zbudować silne, szowinistyczne państwo monoetniczne Izrael, a z drugiej strony osłabić oponenta, czyli Europę chrześcijańską, zaprowadzając tam multikulturalizm. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Tak samo jest w Syrii, tak samo jest cały Bliski Wschód, tak czyli samo myślisz, robi się Izrael, z Baszarem al-Assadem. Izrael macza palce w tej opinii migrantki tylko? O, jestem przekonany nawet. W świętej pamięci Bogusław Wolniewicz przytaczał między innymi wypowiedzi z takiej pani, która nazywała się Żydówka, Barbara Spekter. Ona mówiła bardzo jasno, że multikulturalizm dla syjonisty poza terenami okupowanej Palestyny, czyli dla nich Izraela, to jest nic innego jak tylko czyste zwycięstwo, bo z jednej strony osłabiamy oponenta, a z drugiej strony ze swoich ziem no, pozbywamy się tych, którzy dla nich są jak pasożyty, czyli tak jak naziści określali Żydów, a także Polaków w okresie II wojny światowej. Tyle, że pamiętajmy, nazizm okupacji